my! Panie trenerze, jesteśmy w Pogorzelicy. 30 kolejek za nami. To czas na odpoczynek? Jesteśmy po rundzie zasadniczej, po 30 spotkaniach. Myślę, że trochę oddechu piłkarzom się przyda, aczkolwiek ten czas, który tutaj spędzimy, spędzimy aktywnie. Każdy dzień jest zaplanowany i każdego dnia będziemy mieli jakieś zajęcia, ale w formie relaksu, bardziej podtrzymania tego, co robiliśmy do tej pory, w innej trochę, tak jak powiedziałem, formie zabawowej, rowery, basen, siłownia, ale bez jakiejś takiej specjalnej dyscypliny tego, co robimy, jakiegoś wysokiego tempa. Na to będziemy mieli czas w przyszłym tygodniu, kiedy znowu się pojawimy tutaj w Pogorzelicy i będziemy już się przygotowywali do pierwszego meczu z Górnikiem. Teraz akurat to takie 3 dni szansa na to, żeby pobyć właśnie i z rodzinami, z dziećmi, pochodzić z nimi na basen, zrelaksować się, a jednocześnie zintegrować grupę. To jest coś, co właśnie też nam przyświecało, aby tutaj przyjechać i żeby to zrobić. Do Pogorzelicy piłkarze mogli wybrać się z rodzinami. Za chwilę będą mieli też okazję zobaczyć się z jeszcze większą rodziną, bo nadchodzą święta. Wtedy, rozumiem, nasi gracze dostają zupełnie wolne. Piątek, sobota, niedziela i poniedziałek są tymi wolnymi. Spotykamy się we wtorek i znowu przyjeżdżamy tutaj do Pogorzelicy. Zawodnicy dostaną rozpiski, każdy zabiera tak zwane paski i nadajniki, które z którymi ćwiczymy, i dostaną rozpisane zadania na to, co mają w tych wolnych dniach zrobić. Oczywiście znajdą czas na to, żeby spokojnie jeszcze wypocząć z rodziną przy świątecznym stole. Mieliśmy takie ostatnio małe cele i mi się aż przypomniał jeden z pierwszych wywiadów z panem trenerem, kiedy trener powiedział mi, że działamy step by step. Wtedy bardzo mi się to spodobało i wygląda na to, że tak działaliśmy do końca rundy zasadniczej. Co przed nami tak naprawdę? O co będziemy walczyć? Mieliśmy cel, aby być w ósemce. Ten cel został zrealizowany na 2 kolejki przed zakończeniem tej rundy zasadniczej. No i chcieliśmy walczyć o to, żeby mieć 4 mecze u siebie. Udało się to w ostatniej kolejce zrealizować. Nie wszystko od nas zależało, ale tak się mecze poukładały, że wylądowaliśmy na 4. miejscu, z czego oczywiście jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, że będziemy mieli ten 4. mecz u siebie i to jest, myślę, jakaś przewaga. Cóż, no mamy teraz 7 trudnych spotkań i myślę, że co zostanie zapamiętane przez kibiców, to właśnie te 7 spotkań. To jest najważniejsze, że to, co zrobiliśmy do tej pory, pójdzie w zapomnienie, a będzie ważne to, co zrobimy teraz i chcemy się do tego dobrze przygotować, aby żaden drobny szczegół nie umknął naszej uwadze, żebyśmy z tego tak naprawdę szczególnego, myślę, sezonu dla zawodników i dla Szczecina, dla kibiców wyciągnęli jak najwięcej, żeby to był sezon, który naprawdę będziemy miło wspominali, bo po tym ostatnim roku, gdzie broniliśmy się przed spadkiem, teraz jesteśmy w grupie, która może walczyć o europejskie puchary. Powiem najzupełniej szczerze, myślę, że dla Pogoni jeszcze za wcześnie na europejskie puchary, ale jeżeli nadarzy się taka okazja, to będziemy o nie walczyli. Jesteśmy na dobrym miejscu, nie jesteśmy gorsi od naszych przeciwników, z którymi przyjdzie nam się spotkać. To jest moja taka subiektywna opinia, mimo tego, że uważam, że jeszcze za wcześnie, to spróbujemy, chociażby, żeby, jeżeli uda nam się do tych pucharów dostać, pomału się z nimi oswajać. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych chciałbym życzyć wszystkim kibicom i sympatykom Pogoni Szczecin udanych, miłych, sympatycznych, spędzonych w rodzinnym gronie świąt i tego, żebyśmy po świętach spotkali się znowu na stadionie, dopingowali nas zespół do końca tych rozgrywek. Rozpoczynamy świątecznie. Mam nadzieję, że świątecznie w postaci rezultatu końcowego zakończymy. Wszystkiego dobrego, zdrowych i wesołych świąt życzę.